Bartoszewskie inwestycje. Magda Mochowska, dyrektor, koordynator do spraw Zielonej Warszawy. Kiedy park może rozpocząć się z budową? Znaczy, no wiadomo, że mamy teraz zimę, więc teraz nie będzie głównych prac w terenie. Zaczynamy, jak tylko pogoda pozwoli, te główne prace, czyli wiosna przyszłego roku. I zakładam, że w 2025 pierwsze dwa etapy zostaną oddane mieszkańcom. Jak będzie wyglądać nowy park? Będzie zielony, jak to z parkami bywa. Będziemy mieć tam ponad 1000 drzew, bardzo dużo krzewów, bylin, roślin jednorocznych, tak żeby była to oaza zieloni, w której można odpocząć. On jest podzielony na trochę części. Jak to będzie z realizacją ich? W sumie jest podzielony na 6 części, z których zakładamy, że idziemy trochę tak od środka, czyli od etapu 2-3, czyli w okolicach ulicy Ken. To są pierwsze dwa etapy, które realizujemy. Ostatni etap, który nie jest zakontraktowany, to jest etap pierwszy, czyli najbliżej osiedla Kazury. Więc tutaj przed nami jeszcze decyzja, w którym momencie i czy zlecamy to do realizacji. To też trochę będzie zależało od tego, ile kosztuje to wszystko, co po drodze, bo wiadomo, że tam mamy i waloryzację, i różne inne rzeczy, które się nam pojawiają po drodze. Natomiast tak jak mówię, chcielibyśmy całość skończyć w 2026 roku. Ten pierwszy etap w ramach opcji może być wykorzystany? Tak, tak. Wszystko może być zrealizowane z jednym wykonawcą. Tak to było realizowane, bo to jednak najłatwiej. A czas na wykorzystanie opcji jest do kiedy? Zgłoszenie? Nie pamiętam, wydaje mi się, że to jest chyba rok, ale nie obiecam panu tego i nie chciałam oszukiwać. Czy nie dało się tego zrobić wcześniej w ramach budowy tunelu? Nie było mnie wtedy tutaj, więc oczywiście trudno mi to osądzić, natomiast no, musi pan też pamiętać, że dopiero jak mieliśmy pełną dokumentację powykonawczą, my mogliśmy na przykład w pełni zrealizować nasz projekt, bo musieliśmy wiedzieć, gdzie dokładnie wszystko w terenie jest i jak wygląda. Prawda jest taka, że mieliśmy też bardzo długie i trudne rozmowy z Generalną Dyrekcją, jak też z Astaldi, czyli z wykonawcą tego projektu, bo to jest kwestia do uzgodnienia wszystkich gwarancji tego, czy projekt jest projektem zgodnym, nie robiącym krzywdy tunelowi, a potem kwestii gwarancji, kto za co odpowiada. To zawsze są trudne rozmowy i one rzeczywiście nam trochę czasu zajęły. Jakie utrudnienia mogą być dla mieszkańców, jak już rozpocznie się budowa? Z naszej perspektywy raczej dużych tych utrudnień nie przewidujemy, jako że my wchodzimy w pasy zieleni, my nie przebudowujemy dróg, więc jakby no, to jest to, że ten teren będzie przez pewien czas ogrodzony i nie będzie można z niego korzystać tam, gdzie będą te roboty trwałe, ale to nie jest jakieś utrudnienie komunikacyjne. Czy jakoś dotykacie terenu w bazarku? Nie, ten teren jest poza naszym projektem i czeka na swoje rozstrzygnięcia. Z tego co wiem, tam sprawa jest w SKO, więc jakby no nie czekamy na to, żeby nie opóźniać już samej realizacji parku. Dziękuję. Dzięki. Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów. Ja mam pytanie trudne na początku, czy nie dało się zrobić tego razem z tunelem? Znaczy ja uważam, że gdyby ktoś pomyślał w 2012-2013 roku, to powinno być to zrobione z tunelem. No niestety w momencie, w którym w grudniu 2013 roku został ogłoszony przetarg, to już było to o wiele trudniejsze. My jeszcze później czyniliśmy takie zabiegi jako Urząd Dzielnicy i nawet na nasze zlecenie powstała takie opracowanie, które wskazywało, z których elementów realizowanych w ramach inwestycji budowy tunelu można byłoby zrezygnować i zastąpić je częścią parkową, takimi pierwszymi elementami parku, no ale niestety nie doszliśmy do porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i te elementy, które w mojej ocenie należało zabezpieczyć w ramach budżetu całej inwestycji, no bo umówmy się, te 50 czy 60 milionów przy samej tej części ursynowskiej, która została ostatecznie już w przetargu wyceniona na ponad 1 300 000 000 zł, a całość budowy, te wszystkie odcinki ABC to około 4 miliardy złotych, to naprawdę niewielka część i można było o tym pomyśleć. No niestety ówczesny burmistrz zajmował się próbą odwołania pani prezydent, a nie pilnowaniem interesów mieszkańców Ursynowa. Jak będzie z bazarkiem i czy wróci pętla autobusowa w końcu? To znaczy, jak będzie z bazarkiem, to jest bardzo dobre pytanie. My jako Urząd Dzielnicy przygotowaliśmy i złożyliśmy projekt decyzji o warunkach zabudowy. Ta decyzja o warunkach zabudowy została wydana na rzecz inwestora, jakim jest Urząd Dzielnicy Ursynów, ale została zaskarżona 13 miesięcy temu. No i dotychczas nie mamy rozstrzygnięcia SKO, więc trudno teraz mówić zarówno o
takim docelowym wyglądzie bazarku, jak i o terminach. No ja mogę tylko zaapelować, żeby SKO po 13 miesiącach rzeczywiście zajęło jakieś stanowisko, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę kwestia bazarku ma być rozstrzygana. Do czasu tych rozstrzygnięć na poziomie SKO, a jeszcze przecież może być zaskarżenie do wojewódzkiego, a następnie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, no to trudno tutaj mówić o konkretach. Natomiast, przepraszam, drugie pytanie, druga część pytania? Co z pętlą autobusową? Co z pętlą autobusową? No tutaj rozmawiamy z Zarządem Transportu Miejskiego o trochę innych rozwiązaniach niż sama pętla, czyli mówimy o tym, że po tej stronie, po której znajduje się park linearny, czyli to jest południowa część ulicy Płaskowickiej, ma zostać wybudowana w ramach też inwestycji obejmującej budowę ronda u zbiegu ulic Płaskowickiej i Lanciego, ale także ma być wybudowana droga rowerowa na tym odcinku, którego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie wybudowała, czyli od Alejki do Lanciego. I tam właśnie na tym odcinku, czyli pomiędzy Ken a Lanciego, ma powstać długa na około 100 metrów zatoka autobusowa, która poprawi obsługę komunikacyjną tego obszaru. I podobne rozwiązania mają się też pojawić, ale troszkę bliżej Alei Ken, w miejscu, gdzie obecnie parkują autobusy. Podobne rozwiązanie ma być także wdrożone w porozumieniu z Zarządem Transportu Miejskiego i Zarządem Dróg Miejskich po północnej stronie ulicy Płaskowickiej na wysokości obecnego tymczasowego bazarku. Właśnie, Zarząd Dróg Miejskich, co będzie tutaj realizować wzdłuż parku? Znaczy, Zarząd Dróg Miejskich ma do dokończenia drogę rowerową, której przebieg jest przerwany na odcinku od Alei Ken do ulicy Lanciego. Ma także wybudować rondo u zbiegu ulic Płaskowickiej i ulicy Lanciego oraz tych pieniędzy, które Urząd Dzielnicy przekazał już w 2021 roku, ma zrealizować ostatni odcinek chodnika po północnej stronie ulicy Płaskowickiej, remontu, no bo ten chodnik wyremontowaliśmy już na odcinku od Cynamonowej do Rosoła, wyremontowaliśmy na odcinku od Kenu do ulicy Dereniowej, natomiast ta część tutaj obejmująca między innymi okolice przyszłego ronda nadal jest niewyremontowana i te chodniki myślę, że pamiętają końcówkę lat 80. Czy nie dałoby się rozszerzyć ulicy Płaskowickiej na dwie jezdnie, bo tam korkuje się w godzinach szczytu trochę? Znaczy, ja uważam, że nie ma takiej potrzeby, żeby ulica Filipiny Płaskowickiej była rozszerzona. Z takich planów Miasto Stołeczne Warszawa zrezygnowało po analizie ruchu w 2016 roku. Oczywiście, że występują korki, natomiast one są związane z niezakończoną jeszcze inwestycją, czy część tych korków, czy tego natężenia ruchu zostanie usunięta, czy zniwelowana po zakończeniu inwestycji tam Pobla w okolicach, znaczy na terenie dzielnicy Wilanów. Myślę też, że rondo wybudowane u zbiegu Lanciego i Płaskowickiej też przyczyni się do poprawy płynności ruchu. Na pewno poprawi możliwość wyjazdu z ulicy Lanciego i z tych okolic dla mieszkańców tutaj okolicznych, najbliższych tego projektowanego czy planowanego ronda. Natomiast nie przewidujemy jako Miasto Stołeczne Warszawa i w 100% będę w tych decyzjach wspierał tutaj pana prezydenta i biuro zarządzania ruchem drogowym, żeby asfaltować kolejny odcinek de facto kosztem parku linearnego, bo mówimy tutaj o tym, że w tym momencie park linearny na tej szerokości zamiast 100 metrów miałby powiedzmy 85, więc mając do wyboru zieleń lub asfalt, wybieramy zieleń. Już ostatnie pytania na temat okolicy. Drogi rowerowe, pomijając Aleje Ken, nie są w najlepszym stanie. Czy coś wiadomo, kiedy może by to trochę się zmieniło? Ale które drogi rowerowe nie są w najlepszym stanie? Bo w znakomitej części ulica Rosoła została zmodernizowana przez kolejne etapy zgłaszane do budżetu obywatelskiego i na Rosoła, zapewniam pana jako rowerzysta, już w znakomitej części jeździ się coraz lepiej.
Natomiast na pewno jest do modernizacji, rozmawiamy na ten temat z Zarządem Dróg Miejskich. Praktycznie znakomita większość drogi rowerowej wzdłuż ulicy Ciszewskiego została zmodernizowana w 2021-2022. Droga rowerowa przy ulicy Wąwozowej. Z tego co mi wiadomo, ZDM ma w planach także drugą część od Kenu w kierunku do ulicy, skrzyżowania z ulicami Rybałtów i Stryjeńskich, więc ja mogę powiedzieć, pewnie wszyscy chcielibyśmy, żeby to tempo modernizacji dróg rowerowych było szybsze. Natomiast myślę, że mamy naprawdę mieć prawo być zadowoleni z tego, ile udało się w ostatnich latach zrealizować, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową na ulicy Nowej. Dobrze, jeszcze jedno ostatnie, bo już przypomniał, Płaskowicka do ulicy Puławskiej. Ulica Płaskowickiej do ulicy Puławskiej miała mieć też drugą jezdnię tam na krótkim odcinku. Co wiadomo z tym tematem? Znaczy wiemy, że myślę, że w najbliższych dniach, tygodniach zostanie podpisane, na pewno jeszcze w 2023 roku, porozumienie pomiędzy Zarządem Miejskich, przepraszam, teraz to już jest formalnie Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, bo ZMIT został włączony do Szremu, oraz inwestorem Centrum Handlowego. To porozumienie było zawarte do końca 2023 roku. Z tych informacji, które mamy od inwestora, no ze względu na pandemię i ze względu na konieczność przeanalizowania sensowności takiej ekonomicznej tego projektu, tam przez pewien czas no nie było wiadomo, w którą stronę handel pójdzie. Po pandemii wielu wieszczyło, że już czasy centrów handlowych się kończą. Natomiast no, mamy informację ze strony tutaj inwestora, że jest niezmiennie zainteresowany budową centrum handlowego w takiej wersji, którą pokazał jako koncepcję w 2018 roku, czy bliskiej tej koncepcji. Wystąpili o przedłużenie umowy, więc spodziewamy się, że te prace już po tym okresie pandemicznym i po tych analizach ze strony inwestora jednak przejdą na taki etap realizacyjny, a nie koncepcyjny. Natomiast ciężko mi się w imieniu prywatnego inwestora wypowiadać na temat terminu. Dziękuję. Dzięki.